Poznań Game Arena to jedno z najważniejszych wydarzeń z branży gier wideo w Europie Środkowej. Począwszy od 2004 roku, Poznań stał się stolicą gier komputerowych, a targi przyciągają nie tylko dziesiątki tysięcy fanów, ale też najlepszych producentów oraz firmy tworzące świat gier i rozrywki multimedialnej. Na PGA nie zabrakło oczywiście symulatorów jazdy. My się zajmujemy szkoleniem kierowców do wyścigów i e-sportem. My nie gramy. Symulatory, z których korzystamy, to Assetto Corsa. To jest wierne odzwierciedlenie realnego świata. Czyli wszystko, czego się tutaj nauczą kierowcy, przekłada się na jazdę na torze. Na tego typu festiwalach zawsze znajdziemy osoby, które wcierają się w postaci z gier, filmów czy bajek. Takie hobby to cosplay. Panowie, co wy tutaj właściwie dzisiaj robicie? Będziemy okradać dzisiaj stanowisko Samsunga. Ja jestem Kaveiron 06. Co tutaj robię? Szukam jakichś ofiar do przesłuchania. O, ja jestem Goro z Genshin Impact, czyli tą popularną chińską grą, w którą teraz wszyscy grają. A jestem tutaj głównie, żeby poznać nowych ludzi, spotkać się ze znajomymi, przede wszystkim pobiegać sobie w cosplayu na legalu, jak ja to się śmieję. A przyjechałam dla fanów i dla cosplayu właśnie. Geralt to straszny nudziarz jest, Witold von Everett. Czym byłyby targi gier bez gier właśnie? Na PGA można było zarówno przetestować nowe tytuły na ekskluzywnym sprzęcie, ale także cofnąć się w czasie i zagrać w gry retro. Jednak to nie wszystko. Na stanowisku Fundacji Strażacy Wielkopolska można było przetestować swoją wiedzę z udzielania pierwszej pomocy, a to wszystko w wirtualnej rzeczywistości. Zakładając okulary, człowiek przenosi się do wirtualnego świata, gdzie oprócz fantoma, który jest zintegrowany z obrazem w okularach, otacza go całkowicie jakby scenka i w 100% angażuje się w pomoc jakby osobie poszkodowanej. Jest naprzeciwko niego ratownik, który krok po kroku instruuje go, jakie czynności ma po kolei robić, żeby tej pomocy udzielić. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Historyland, czyli wystawy, która łączy historię Polski z klockami Lego. Można u nas zobaczyć między innymi bitwę pod Grunwaldem, praktycznie cały Kraków, najważniejsze jego budowle i wiele, wiele innych wystaw. Więc naprawdę zapraszam, polecam. Można się dowiedzieć parę nowych ciekawostek albo poszerzyć swoją wiedzę. Spacerując między stanowiskami, nie dało się mnie zatrzymać tutaj, przy stędzie, na którym można się było zarazić po prostu pozytywną energią. Musimy pokazać ludziom, żeby się więcej uśmiechali. Tu mamy marynarskie koła, fajne nagrody. Jest ptaka, który stoi 24 godziny na dobę. I mamy Andrzejka, który rozśmiesza ludzi przy muzyką i nie tylko. Najważniejsze w tym wszystkim jest jedna rzecz. Nie dołować się i mieć przede wszystkim dużo optymizmu. 14. edycja Poznań Game Arena jak zwykle przyciągnęła dziesiątki tysięcy uczestników. Festiwal po raz kolejny pokazał, że świat gier rośnie w siłę. Damian Wełna, Puls Dnia.